oferty na przebudowę pasa startowego na Sadkowie. Zakończył się nabór projektów do budżetu obywatelskiego 2020. Przetarg na czujniki czadu rozstrzygnięty. Koperty z ofertami firm zainteresowanych wykonaniem inwestycji na Radomskim Sadkowie otwarte. Do PPL-u zgłosili się czterej potencjalni wykonawcy. Przetarg dotyczył opracowania dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych, związanych z wydłużeniem i przebudową pasa startowego. W odróżnieniu od pierwszego unieważnionego przetargu, w którym wpłynęła tylko jedna oferta, w dodatku o 200 milionów wyższa od tej, którą chciał wydać PPL, tym razem już bez budowy systemu ILS. W drugim przetargu przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze na inwestycje w Radomiu chciało przeznaczyć ponad 218 milionów złotych. Najtańsza z ofert opiewa na kwotę ponad 146 milionów złotych. Najdroższa to kwota ponad 169 milionów. Teraz trwa sprawdzanie ofert pod względem formalno-prawnym. Faktycznego wykonawcę poznamy w ciągu kilku tygodni, a umowa może zostać podpisana już w czerwcu. Zwycięzca będzie miał 64 tygodnie na wykonanie wszystkich prac. W niedzielę 21 kwietnia zakończył się nabór projektów do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. W tym roku mieszkańcy zgłosili ponad 300 pomysłów na to, jak zmienić Radom. Otrzymaliśmy ponad 300 wniosków od mieszkańców, 300 pomysłów, które teraz będziemy weryfikować co do realności ich przyszłej ewentualnej realizacji. Co ciekawe, 100 tych wniosków wpłynęło w święta, w Wielką Sobotę, w Wielką Niedzielę. To widać, że Radomianie mieli dużo wolnego i przy okazji tego wolnego postanowili jeszcze składać wnioski. Do zagospodarowania w ramach przyszłorocznego budżetu obywatelskiego Radomia jest kwota blisko 6 milionów złotych. Ustawodawca nałożył na nas nieco inne ramy niż do tej pory. Przede wszystkim duża kwota na budżet obywatelski, 1 milion złotych większa niż dotychczas, 5 800 000 do podziału, ale do podziału bez obszarów. Nie będzie tak, że w 5 obszarach terytorialnych będziemy wybierać. Będziemy wybierać projekty w zależności od ich wartości. Projekty zostaną podzielone na 4 grupy. Na projekty o wartości do 50 i do 400 tysięcy złotych, o wartości ponad 400 tysięcy złotych oraz na projekty instytucjonalne, na przykład dla szkół. Zanim jednak projekty trafią pod głosowanie, muszą zostać zweryfikowane. Teraz przed nami weryfikacja tych wniosków. One są bardzo różne, bo są takie, które poprawiają najbliższe otoczenie, są kulturalne, są sportowe, są takie, które mają pomagać określonym grupom społecznym. Także tak jak co roku właściwie. Głosowanie na projekty do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego już na początku wakacji. 26 czerwca pokażemy kartę do głosowania. To jest dzień, kiedy zakończymy proces weryfikacji. No i od 5 lipca w wakacje głosowanie. Listę zwycięskich projektów poznamy najpóźniej 18 sierpnia tego roku. Radomscy seniorzy będą mogli otrzymać nowe czujniki czadu, a to za sprawą kontynuacji programu Siła w Seniorach z ubiegłego roku. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa osób, które mają w swoich mieszkaniach piecyki gazowe lub piece węglowe. Oprócz otrzymania nowych czujników czadu, seniorzy będą mogli wziąć udział w kampanii informacyjnej. Konkurs, podobnie jak w ubiegłym roku, wygrał Zakład Doskonalenia Zawodowego. Zwycięzca w ramach realizowanego programu zakupi czujniki czadu oraz przeprowadzi nabór uczestników szkoleń. Czujniki zostaną nieodpłatnie przekazane osobom, które ukończyły 65 lat i posiadają piecyki gazowe lub piece węglowe. Zakład Doskonalenia Zawodowego rozpocznie nabór na początku czerwca. Zajęcia edukacyjne, podczas których zostaną wręczone czujniki czadu, rozpoczną się we wrześniu. Przypomnijmy, że na zakup czujników czadu w tegorocznym budżecie zarezerwowana została kwota 100 tysięcy złotych. Klasyka Żywa oraz 39. Warszawskie Spotkania Teatralne to konkursy, w których rywalizował Radomski Teatr Powszechny imienia Jana Kochanowskiego. Ideą konkursu Klasyka Żywa jest wzmocnienie zainteresowania współczesnych twórców polskiego teatru dawną literaturą posiadającą potencjał sceniczny i możliwość zainteresowania współczesnych odbiorców. Po raz pierwszy zostaliśmy odznaczeni, my jako ferdydurkiści, w Radomiu w trakcie festiwalu gombrowiczowskiego, kiedy to jury wyróżniło nasz zespół
za grę zespołową właśnie. Natomiast w Opolu otrzymaliśmy bardzo prestiżową nagrodę na Festiwalu Klasyki Polskiej za reżyserię. Jak podkreślił Zbigniew Rybka, dyrektor Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu, otrzymana nagroda jest jednym z ważniejszych wyróżnień tego festiwalu. W Opolu byliśmy jako teatr w swojej historii po raz trzeci, dlatego ten wyjazd jest taki ważny i taki owocny, ponieważ jest to jeden z ważniejszych polskich festiwali teatralnych. Podobnie jak w latach ubiegłych, Klasyka Żywa jest konkursem inscenizacji. Odegranie przypisanych ról było nie lada wyzwaniem. Pracę zaczęliśmy jeszcze na wakacjach. Zaczęło się od prób stolikowych, gdzie siedzieliśmy i czytaliśmy scenariusz. Oczywiście dyskutowaliśmy nad całą koncepcją sztuki. Bardzo dużo rozmawialiśmy też o naszym życiu i o przełożeniu tego trudnego, jakby nie patrzeć, scenariusza na nasze współczesne realia, na nasze życie. Praca w teatrze to gra zespołowa. Na scenie pojawia się 8 aktorów i kreujemy bardzo różne role. Nie jesteśmy stricte przypisani do jednej postaci, tylko zmieniamy się w zależności od potrzeb scenariusza czy od potrzeb danej sceny. Bez któregokolwiek elementu nie pójdziemy dalej. Musimy się nawzajem odczuwać, musimy czuć naszą energię, czuć partnera. Jak wspomniała o twórczyni ról, sztuka Ferdy Durkę nie jest prosta do odegrania. Zmierzenie się z tym materiałem, jakby sam początek, zrozumienie tego materiału, jak mamy to ugryźć, którędy kombinować, jak to w ogóle zagrać. Więc to było, jakby ten pierwszy etap był najtrudniejszy. Na sukces wpłynęła również dobra współpraca z reżyserem oraz dyrektorem teatru. Ferdy Durkę została przyjęta z dużym entuzjazmem i aprobatą przez krytyków artystycznych oraz publiczność. Byliśmy i w Opolu, i w Warszawie. Faktycznie te dwa spektakle z naszej strony trochę się różniły, bo wiadomo, to są dwa różne dni, prawda? Gramy zupełnie w innych warunkach, natomiast czuliśmy, że widownia jest z nami, reagowali do samego końca, także ani oni nie odpuścili, ani my. Ponadto możliwość zaprezentowania się w ogólnopolskich festiwalach jest wielkim sukcesem. Dostaliśmy nagrodę w Opolu, nagrodę za reżyserię, z czego jesteśmy szalenie dumni. Przypomnijmy, że Radomski Teatr zaprezentował sztukę Ferdy Durkę na podstawie powieści Witolda Gombrowicza. Dziś Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Jest to coroczne święto organizowane przez UNESCO. Celem tego dnia jest promocja czytelnictwa oraz ochrona własności intelektualnej. W tym roku głównym tematem będzie znaczenie i ochrona języków rdzennych. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony jest 23 kwietnia. Wtedy to w 1616 roku zmarli Miguel de Cervantes oraz William Shakespeare, dlatego ta data jest symboliczna dla światowej literatury. To święto narodziło się w Katalonii i zaczęło być obchodzone od 1926 roku, natomiast na całym świecie obchodzimy go od 1995 roku. Dodajmy, że dzięki rosnącemu sukcesowi tego święta UNESCO postanowiło nadać wyróżnienie dla najlepszego przygotowanego przez miasto programu, które promuje książki i czytelnictwo. Po raz pierwszy tytuł Światowej Stolicy Książki otrzymał Madryt. Zawsze świeże, zdrowe owoce i warzywa, przywożone codziennie prosto od lokalnych producentów. Giełda Rolna w Radomiu, ulica Lubelska 65. Zapraszamy codziennie 24 godziny na dobę. Uwaga, Giełda Rolna czynna także w niedzielę, wolne od handlu. Boczek, plastry, żeberka wieprzowe na grilla, 1 kg, 13,99. Sałata masłowa, 1 sztuka, złoty 99. Papryka czerwona, 1 kg, 6,99. Leclerc. 1% przekazujesz. Terapeutyczne ogrody dzieciom budujesz. Przekaż 1% podatku na fundację Follow Me. KRS 0000603681. Więcej informacji na www.wspieramzserca.pl. Wkręć się w kranówkę. Pij zdrową wodę prosto z kranu. Wodociągi miejskie w Radomiu. Prognozę pogody zaprasza fabryka broni Łucznik Radom.
środę w Radomiu pochmurno, okresami możliwe przejaśnienia. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą 20 stopni, na barometrach 1017 hektopaskali. W czwartek pogodnie, na termometrach 24 stopnie. Ciśnienie w południe wyniesie 1016 hektopaskali. W piątek podobna aura, termometry wskażą 28 stopni. Ciśnienie spadnie do 1010 hektopaskali.